Cześć, witam Was bardzo, bardzo gorąco na kolejnym odcinku z cyklu Matematyka 500+. Na tą lekcję wybrałam zadania z arkuszy maturalnych, te zadania, które były w poprzednich latach, z maja bądź też czerwca. Są to zadania wyselekcjonowane, jak wiesz, na maturze na poziomie rozszerzonym bywa do tej pory zazwyczaj zawsze było jedno zadanie z rachunku prawdopodobieństwa bądź też z czystej kombinatoryki, które było za punktów 3, 4, 5. I ja chciałam Ci pokazać na tym naszym spotkaniu właśnie, z jakimi zadaniami spotykali się Twoi starsi koledzy, którzy wpisali właśnie maturę rozszerzoną w poprzednich latach. Na początek dodam, rachunek prawdopodobieństwa jest to piękny dział, naprawdę, ja uwielbiam rachunek prawdopodobieństwa, ale potrafi naprawdę zawrócić w głowie, prawdopodobieństwo potrafi zawrócić w głowie, szczególnie na poziomie rozszerzonym, dlatego musisz bardzo być czujny, musisz zwracać na różne rzeczy uwagę, rozwiązując właśnie zadanie z arkuszu maturalnego, z arkusza, które były, prawda, z tych matur, które były, musisz być bardzo czujny, czytając właśnie to zadanie, zwrócić uwagę na to, żeby nie pominąć żadnego zasadniczego aspektu. Teraz, jakimi metodami będę rozwiązywała? No to najpierw pokrótce. Oczywiście na poziomie rozszerzonym fajnie jest używać czystej kombinatoryki, czy też permutacji, wariacji, czy też kombinacji. Aczkolwiek ja uwielbiam stosować, jeżeli się da, regułę mnożenia. Dlatego, że na bazie reguły mnożenia mogę bardziej pokazać to, co w tym zadaniu jest istotne. Natomiast, jeżeli zadanie jest z kulkami, że kulki są w urnie, to wtedy często wybieram metodę drzewka. Dlatego będą tutaj zadania i z metodą drzewka, i z regułą mnożenia, i pewne elementy kombinacji też będę stosowała. Zapraszam Cię, jest to lekcja trudna, ale mam nadzieję, że po przyswojeniu pewnych zasad takich początkowych, po przypomnieniu sobie wzorów odpowiednich, możesz przystąpić do rozwiązywania tych zadań. Mam nadzieję, że z tej lekcji dużo wyniesiesz i będzie ona dla Ciebie atrakcyjna przy uczeniu się, przy przygotowaniu się do matury rozszerzonej. Zapraszam gorąco. Zanim będę rozwiązywała zadanie numer 1, to pragnę tutaj powiedzieć, że jak popatrzysz na ten zestaw, który mam przygotowany na to nasze spotkanie, to nie ma tutaj zadania z maja 2017. Dlaczego? Dlatego, że to zadanie już rozwiązałam w poprzednich odcinkach Matematyki 500+, więc poszukaj odpowiedniego odcinka z tym zadaniem właśnie z matury z maja 2017. A tymczasem, zadanie pierwsze, czerwiec 2018, zadanie 9 za 4 punkty. Ze zbioru wszystkich liczb naturalnych ośmiocyfrowych, w których w zapisie dziesiętnym występują tylko cyfry ze zbioru 0, 1, 3, 5, 7, 9, losujemy jedną. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że suma cyfr wylosowanej liczby jest równa 3. Zatem, zadanie numer 1. Po pierwsze, mamy do dyspozycji jakie cyfry? Mamy do dyspozycji takie tylko cyfry. 0, 1, 3, 5, 7 i 9. I teraz, ze zbioru wszystkich liczb naturalnych ośmiocyfrowych, w których w zapisie występują tylko takie cyfry, ale jak widzisz, one mogą się powtarzać. Dlatego, że ma być ośmiocyfrowa, a tu mamy za mało, prawda? Nie jestem w stanie zrobić nawet takiej liczby, gdzie by się nie powtarzały cyferki, ze względu na to, że ja mam do dyspozycji 2, 4, 6 cyferek. No ale zresztą w treści nie ma napisane, że mają się nie powtarzać, więc domyślę, mogą się powtarzać. Zatem mam wylosować jedną, ale ja nie wiem, ile ich jest. Prawda? Nie wiem, ile ich jest, dlatego ja pokazuję to zawsze regułą mnożenia, bo regułą mnożenia jestem w stanie pokazać po kolei cyferki. Czyli tak, pierwsza cyfra, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma. Mam na myśli od początku. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma cyferka. I teraz uwaga, żeby ona była ośmiocyfrowa, ta liczba moja, to na początku może stać wszystko, tylko nie zero. A więc to może stać to. Czyli ile mam możliwości? Mam możliwości oczywiście 1, 2, 3, 4, 5. Mam 5 możliwości, zatem zapiszę 5 razy. Teraz tak, druga cyferka jaka może być? Druga cyferka już może być 0. Może być wszystko, no bo się mogą powtarzać. Zatem możliwości 6.
Trzecia cyferka, znowu 6. Kolejna, znowu 6. Kolejna, znowu 6. Kolejna, znowu 6. Kolejna, znowu 6, prawda? Czyli patrzymy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 jeszcze mamy, bo ma być 8-cyfrowa. Czyli tak naprawdę popatrz, zgodnie z regułą mnożenia, tutaj możemy się pokusić oczywiście o wariację z powtórzeniami, ale ja wolę pokazywać na bazie reguły mnożenia, dlatego mogę to zapisać w takiej postaci. 5 razy 6 do potęgi i ile tych szóstek jest? 7 oczywiście, prawda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Czyli co to jest? To jest ilość tych moich liczb ośmiocyfrowych. Ośmiocyfrowych. Czyli ja z tego zbioru, tych liczb jest bardzo dużo, na razie tego nie będziemy liczyć, 5 razy 6 do potęgi 7, ja z tego zbioru, ich jest masa, przy użyciu kalkulatora oczywiście możemy to policzyć, ja z tego zbioru wybieram jedną. Zatem moc mojej omegi, czyli zbioru zdarzeń elementarnych, czyli wszystkich możliwości mam do wyboru właśnie 5 razy 6 do potęgi 7. No to teraz dalej. Mamy policzyć prawdopodobieństwo jakiego zdarzenia. Zdarzenie przeważnie opisujemy taką literką A duże i przepiszmy z treści. Jest to zdarzenie polegające na tym, że suma cyfr, ja tylko napiszę w skrócie, suma cyfr wylosowanej liczby, tak, czyli tej liczby napiszemy, suma cyfr liczby jest równa 3. Ja to przepisałam z treści, tak? Polegające zdarzenie na tym, że suma cyfr wylosowanej liczby jest równa 3 i my mamy policzyć prawdopodobieństwo, czyli P od A. Prawdopodobieństwo tego naszego zdarzenia. Przypominam, żeby policzyć prawdopodobieństwo, musimy wiedzieć, ile jest zdarzeń sprzyjających zajściu z tego naszego zdarzenia A. Ile jest tych zdarzeń elementarnych? Przypomnę wzór. P od A, czyli prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia A, to jest nic innego jak moc naszego zdarzenia A nad moc omega. Wszystkich możliwości mamy 5 razy 6 do potęgi 7, więc tutaj przejmować się oczywiście tutaj nie musimy już, ale moc A musimy zbadać. No więc teraz tak, musimy się zastanowić, jak ta liczba moja ośmiocyfrowa musi wyglądać, żeby w sumie miała i żeby suma jej cyfr była tylko równa 3. No więc, popatrzmy, pierwszy przypadek, jak to może wyglądać? Narysuję jeszcze raz te krateczki, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, żebyśmy pamiętali, że ona jest ośmiocyfrowa. Oczywiście mogłabym podpisać pierwsza cyferka, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma i ósma. I teraz tak, jeżeli, kiedy to suma cyfr będzie wynosiła 3? Jeżeli na początku wybrałabym, a popatrz jak ja mam zbiór, takich, z tych po prostu cyferek mogę wybrać tylko. Więc jeżeli na początku wybrałabym trójkę, żeby stanęła trójka, czyli popatrz, tutaj niech stoi trójka, wybieram na pierwszym miejscu, to znaczy ja wybieram trójkę na sposobów jeden, no bo mam mieć jedną trójkę, tak? Czyli mam jeden sposób. To teraz zastanówmy się, co musi być dalej, żeby suma cyfr wynosiła 3. Jak już tu jest trójka, muszą być same zera. 0 musi być 0, 0, 0, 0, 0, 0. Czyli jakie mam możliwości wyboru? No w zasadzie mam tylko 0 do wyboru. Czyli jedna możliwość, jedna możliwość, jedna, 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 jedna. Ja muszę konkretnie dla tej trójki z przodu wybrać same zera, dosztukować same zera. Czyli ile mam takich liczb? No oczywiście jest to liczba jedna. Jedna jest tylko taka liczba, gdzie trójka jest na początku. Możesz sobie zapisać ten przypadek, że liczba 3, ja tak w cudzysłowie, stoi na początku, przecinek, reszta to są zera. Czyli trójka na początku, reszta same zera. No to zastanówmy się, czy jest jeszcze jakiś inny przypadek. No może tak być, prawda? Rysujemy sobie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Znowu, możesz sobie miejsca podpisać, jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka, szóstka, siódemka, ósemka. I teraz tak, skoro trójka już stała na początku, to teraz ten przypadek już odrzucam. Teraz na początku może stać oczywiście tylko jedynka, bo każda inna ewentualność, no zero być nie może, a piątka to już jest za duża, bo suma cyfr ma być równa 3, czyli może stać jeszcze jedynka na początku. Czyli napiszmy sobie tutaj, że jest jedynka, ja tak w kółeczku zapiszę, czyli co to znaczy? Że mam jeden wybór, bo jedynka ma stać na początku. Czyli ja to zapiszę. Jedynka stoi na początku.
Tak? I teraz tak, co dalej ma stać? Skoro jedynka na początku, to żeby suma cyfr wynosiła 3, to jeszcze gdzieś dalej, tylko nie wiem gdzie, gdzieś dalej mają być jeszcze 2 jedynki i reszta 0. Gdzieś dalej mają być 2 jedynki i reszta 0. Nie wiem gdzie. Czyli teraz popatrz, ja to Ci zapiszę. Mają być jeszcze 2 jedynki i reszta 0. I my się tym będziemy zajmować. 2 jedynki, reszta 0. I teraz, gdzie ja mogę wsadzić te jedynki? No w dowolnym miejscu. Mogę na przykład tu wsadzić i tu. Mogę wsadzić tu i tu. No nie będę tych przypadków rozpisywała, bo będzie ich bardzo dużo. Dlatego teraz, my musimy teraz wybrać miejsca dla jedynek. I teraz jak to wybierzemy? Oczywiście wybierzemy wybór miejsc, pamiętaj, zawsze robimy kombinacją. Dlatego czy ja wybiorę trzecie miejsce i szóste, to jest to samo, gdybym wybrała szóste i trzecie, prawda? To jest ta sama sytuacja. Dlatego skoro tutaj kolejność mojego wyboru nie ma znaczenia, to robię to kombinacją. Czyli kombinacją wybieram z ilu miejsc, bo ta już jest zarezerwowana, na początku stoi jedynka i tak i koniec. Natomiast z pozostałych miejsc zostało mi 7. Z pozostałych 7 miejsc muszę wybrać 2 dla jedynek. No to załóżmy, że wsadziłam te jedyneczki, popatrz tutaj, więc reszta już nie ma wyboru. Reszta muszę obsadzić zerami. Dlatego reszta już więcej nic nie będę liczyła. Reszta na sztywno ustawiam zera, no bo suma cyfr ma dać 3. Czyli jedynka jedna i te 2 jedynki później przeze mnie wybrane dla nich odpowiednie miejsca. No więc liczę to zgodnie ze wzorem na kombinację, czyli 7 silnia podzielone przez 2 silnia razy 5 silnia. To się równa. Pamiętasz, że większą silnię możemy rozpisać za pomocą mniejszej, czyli 7 silnia to jest 5 silnia razy 6 razy 7, a 2 silnia to jest po prostu 2, bo to jest 1 razy 2, a 5 silnia przepiszę i teraz to z tym oczywiście mogę mi się skrócić. No to co jeszcze mi się skróci? Dwójeczka z szóstką, czyli tu będzie 3, czyli to się równa 3 razy 7, to jest 21. Czyli popatrz, w tym drugim przypadku wyszło mi 21 takich liczb. No nie chciałoby mi się ich wypisywać, dlatego ja zrobiłam to w taki sposób, że to nie wypisywałam, tylko jeden przypadek i później kombinacjami wybrałam te miejsca dla jedynek. Zatem moc mojego zdarzenia A to będzie pierwszy przypadek wyszło 1 plus drugi przypadek wyszło 21. Zatem moc mojego zdarzenia A to będzie 22, czyli prawdopodobieństwo mojego zdarzenia A to będzie 22 podzielone przez 5 razy 6 do potęgi 7. No pewnie fajnie byłoby coś skrócić, prawda? No to zróbmy tak, 22 nad 5 razy, stąd wezmę jedną szóstkę, czyli zrobię 6 do 6 i tu skrócę przez 2, czyli będzie 3, a tu będzie przez 2, 11. I zapiszę Ci 11 podzielone przez 5 razy, czy to od razu można pisze 15, razy 6 do potęgi 6. Oczywiście możesz sobie to podnieść przy użyciu kalkulatora 6 do 6, pomnożyć razy 15 i będziesz miał poprawny wynik prawdopodobieństwa. Aczkolwiek taki zapis jest też w zupełności wystarczający. Obliczyliśmy prawdopodobieństwo, a teraz już przy użyciu kalkulatora możemy to tylko w prostszej formie zapisać. Zadanie numer 2, maj 2015, zadanie 11 za 4 punkty. W pierwszej urnie umieszczono 3 kule białe i 5 kul czarnych, a w drugiej urnie 7 kul białych i 2 kule czarne. Losujemy jedną kulkę z pierwszej urny, przekładamy ją do drugiej i dodatkowo dokładamy do drugiej urny jeszcze 2 kule tego samego koloru, co wylosowana kula. Następnie losujemy 2 kule z urny drugiej. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że obie kule wylosowane z drugiej urny będą białe. Zadanie drugie. To jest zadanie z kulkami w urnie. Ja osobiście robiąc takie zadanie oczywiście wybieram zawsze metodę drzewka. Tym bardziej jak jest pewne przekładanie, to nie ma o czym mówić. Najpierw spróbujmy sobie te urny rozrysować. Czyli tak, mamy urnę pierwszą i mamy urnę drugą. I teraz w pierwszej urnie mamy 3 kulki białe i 5 czarnych. W drugiej urnie mamy 7 kulek białych i 2 kulki czarne. Czyli w pierwszej urnie mamy razem 8 kul, natomiast w drugiej mamy razem 9 kul.
I teraz, na czym polega u nas doświadczenie? Po pierwsze polega na tym, że losuję najpierw jedną kulkę z pierwszej urny. Czyli startuję z drzewkiem, zaczynam drzewko gdzieś w pewnym punkcie i teraz tak, wkładam rękę do pierwszej urny, wyobraź sobie, co mi może się wylosować. No może mi się coś wylosować białego albo coś czarnego, no bo innej opcji nie mam w pierwszej urnie, prawda? Tutaj mamy tą pierwszą naszą urnę i tutaj nic innego nie ma. I teraz, jaka jest szansa, że mi się wylosuje kulka biała? No, kulek białych jest 3 na 8, czyli 3 ósme. Dobra. Jaka jest szansa, że wylosuje mi się kulka czarna? No, oczywiście 5 na 8, czyli 5 ósmych. No to teraz co dalej? Popatrz, robimy. Jeżeli wylosowałam tą kulkę białą, to oni mi powiedzieli w treści, że ja mam wrzucić do tej kulki i jeszcze dwie tego samego koloru. No, taka jest treść, ja nie wymyślam. Czyli tu jest napisane, przekładamy ją do urny drugiej i dodatkowo dokładamy do tej urny drugiej jeszcze dwie tego samego koloru, co wylosowana kulka. Czyli ja to Tobie tak rozrysuję. Narysuję Ci teraz pod tym urnę drugą i pod tym też urnę drugą. To było losowanie z pierwszej urny, a teraz już będziemy później sobie losować z drugiej. Tylko popatrz, w mojej drugiej urnie jest 7 białych i 2 czarne, ale ja losując kulkę białą muszę dołożyć 3 białe. Dlatego, że ta i jeszcze dwie tego samego koloru, czyli razem 3, nie? Czyli będę miała teraz 10 białych, no i dwie czarne mi pozostają. Natomiast jeżeli za pierwszym razem, czyli z tej pierwszej urny, wlosowałam kulkę czarną, no to białych mi się nie zmieni stan, czyli mam 7 białych, ale do tych czarnych dorzucam jeszcze 3 czarne. No bo ta wylosowana i dwie tego samego koloru, czyli łącznie 3. Czyli było ich 2 plus 3 będzie ich 5, czyli 5 czarnych. Taki mam teraz stan. W urnie drugiej się stan zmienił i w urnie drugiej stan się zmienił, w zależności, którą sytuację mam na początku. Czy na początku wylosowałam kulkę białą, czy na początku wylosowałam kulkę czarną. No i teraz tak, następnie losujemy dwie kule z urny drugiej. Czyli to już normalne losowanie z tej drugiej urny, dwie kulki. Najpierw losuję jedną, może mi się trafić biała albo czarna. Wiesz, naraz nie losuj dwóch, tylko najpierw jedną, a później jeszcze raz drugą. Czyli tak, jaka jest szansa na białą? No 10 na 12, no to piszemy. Jaka jest szansa na czarną? No 2 na razem 12. Ale to jest jedna kulka, a ja mam jeszcze zrobić drugą. Czyli znowu mogę albo białą, albo czarną. Albo białą, albo czarną. Na razie jestem przy tym rozgałęzieniu. Czyli tak, popatrz, wylosowałam już jedną białą, to mi białych ubyło. Mam 9, no i wszystkich też ubyło na 11. No ale czarnych nie ubyło, bo mam tu wylosowaną białą, czyli jest 2 na 11, bo już jedna biała ubyła, nie? Teraz w tej sytuacji wylosowałam czarną, no to białe się mi nie zmieniły, jest ich dalej 10, z tym, że na 11, bo już jedna czarna poszła. No to teraz, tutaj, w tym momencie, już czarną wylosowałam, były 2, zostaje 1 na 11. No to jest ta sytuacja. No ale mogło mi się przecież zdarzyć, że za pierwszym razem wylosowałam kulkę czarną. No to teraz losuję z drugiej urny. I co mogę wylosować? Albo białą, albo czarną. No to jaki mam stan? Białych. Mam 7 białych na 12. A czarnych 5 na oczywiście 12. No to znowu, jak już wylosowałam pierwszą białą, mogę lecieć z białą drugą albo czarną drugą. Tak samo jak wylosowałam pierwszą czarną, to może mi się druga biała trafić albo druga czarna. Czyli tak, jeżeli wylosowałam już białą, to mi ich ubyło, było 7, jest 6, oczywiście na 11. No a czarne, no nic mi nie ubyło, czyli mam 5 na 11. Teraz, jeżeli wylosowałam tą czarną, no to mi ubyło czarnych, czyli mam 4 na 11, ale białych nie ubyło, było 7 na 11. Pamiętaj, że jak wylosuję kulkę, to mi już mianownik się zmienia, bo już jedną kulkę poszło, nie? Choć, ale tutaj jest inny mianownik już tutaj, dlatego że tu wylosowałam jedną kulkę, przełożyłam do drugiej urny i z tej urny drugiej jeszcze dwie. Więc tutaj jakby są tak jakby dwa etapy. To jest pierwsza część naszego zadania. Później przekładam te kulki i wrzuciłam do drugiej urny i teraz z tej drugiej sobie losuję albo tak wygląda moja sytuacja, albo tak. I teraz, jakie prawdopodobieństwo mamy policzyć? Jakiego zdarzenia? Otóż, przeczytamy z treści. Zdarzenie A polega na czym? Na tym, że obie kule, czyli piszemy, obie kule wylosowane z drugiej urny, czyli z drugiej urny, tak zapiszę, będą, obie kule z drugiej urny będą białe.
ja mam właśnie policzyć prawdopodobieństwo takiego mojego zdarzenia, że obie te kulki wylosowane z drugiej urny. Uwaga, drugą urnę mam tu i drugą urnę mam tu. Czyli popatrzmy, w tej sytuacji mam dwie białe. Tu jest biała i tu jest biała. To mi pasuje. W tej sytuacji mam białą, czarną. Nie pasuje, bo mają być obie białe. Czyli teraz czarna, biała nie pasuje. Czarna, czarna nie pasuje. No to w tej sytuacji biała, biała. O, pasuje mi. Biała, czarna nie pasuje. Czarna, biała nie pasuje. Czarna, czarna nie pasuje. Czyli w sumie mam tylko te dwa rozgałęzienia. Czyli teraz już liczę prawdopodobieństwo, korzystając z metody drzewa. Czyli zaczynam mnożyć od czubka tego drzewka do końca. Czyli lecimy. 3 ósme, nie możemy zapomnieć o samym początku. 3 ósme razy 10 dwunastych razy 9 jedenastych. Dodać, teraz skaczę na tą gałąź i z góry na dół. 5 ósmych razy 7 dwunastych razy 6 jedenastych. Muszę z samej góry dostać się do tego mojego czerwonego kółeczka. No i to się równa. Fajnie byłoby poskracać, no bo żeby było tak przyjemniej, prawda? No to tak, skracamy. Trójka się skróci z dwunastką, to będzie 4. Tak samo fajnie skróć tutaj. Czyli żeby tu było też 4, to przez 3, tu przez 3, to będzie 2. No to dalej, co jeszcze by się skróciło? Dziesiątka z ósemką. No to tu będzie 4, no to tu będziemy mieć oczywiście 5, prawda? No to teraz tu skracamy. Dwójka mi się skróci, to będzie 1 i tu będziemy mieć 2. No to chyba już więcej nie skrócimy, nie? To musimy mnożyć. Tutaj 1 razy 5 razy 9 mamy 45, a na dole mamy 4 razy 4 razy 16 razy 11, czyli napiszemy po prostu 16 razy 11. Na razie tak napiszmy, nie będziemy tego mnożyć, dodać. Teraz tutaj 5 razy 7 razy 1 to mamy 35 nad i tu mamy 8 razy 2, czyli też 16 razy 11, a ja tak napiszę 16 razy 11, żeby nie używać kalkulatora. No to teraz tak, mamy wspólne mianowniki, możemy dodać liczniki, 45 plus 35, no to mamy oczywiście 80 nad 16 razy 11. No i teraz popatrz, w sumie to nie było sensu mi mnożyć, dlatego że 16 i 80 mi się skróci właśnie przez 16, tu będzie 1, a tu będzie 5. I ostateczny wynik to jest 5 jedenastych, czyli prawdopodobieństwo takiego zdarzenia będzie wynosiło 5 jedenastych. Zadanie numer 3, maj 2016, zadanie 14 za 3 punkty. Rozpatrujemy wszystkie liczby naturalne dziesięciocyfrowe, w zapisie których mogą występować wyłącznie cyferki 1, 2 i 3. Przy czym cyfra 1 występuje dokładnie 3 razy. Uzasadnij, że takich liczb jest 15360. Zadanie trzecie. I tak. Jest to zadanie oczywiście z kombinatoryki, dlatego że tutaj nie ma polecenia oblicz prawdopodobieństwo, ale pytanie, ile takich liczb jest, znaczy w zasadzie mamy uzasadnić, że jest ich 15360. Ja oczywiście tutaj będę się posiłkowała regułą mnożenia, dlatego że mamy do czynienia z liczbami naturalnymi dziesięciocyfrowymi, czyli 10 kratek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To jest pierwsze miejsce, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme, dziewiąte, dziesiąte. Pamiętaj, jeżeli tworzymy liczbę, to miejsce ma znaczenie, kolejność tutaj ma zasadnicze znaczenie. Mam napisane, że mogę korzystać tylko i wyłącznie z cyferek 1, 2 i 3, tak jest w treści napisane, i że cyfra 1 występuje dokładnie 3 razy. Cyferka 1 występuje dokładnie 3 razy. Ja mam uzasadnić, no pewnie przy użyciu kalkulatora, prawda, że tych liczb wszystkich jest 15360. Po pierwsze, ta informacja, że mogę korzystać z cyferek 1, 2 i 3 jest świetna, dlatego że gdyby było 0, to byłby problem, że na początku stać 0 nie może. A teraz, jeżeli ja mam 1, 2 i 3, to na początku może stać 1, może stać 2, może stać 3. Ale co muszę zrobić najpierw? Ja najpierw muszę zrobić to, co najważniejsze. Czyli mam narzucone w zadaniu pewne ograniczenie, że 1 występuje dokładnie 3 razy. A ja nie wiem gdzie. Ta jedynka może mi stać tu, popatrz. Może mi stać tu, może mi stać tu. Może w innym ustawieniu, prawda? Czyli co ja teraz muszę zrobić? Ja muszę wybrać miejsca dla jedynki. Czyli pierwsza rzecz to jest wybór miejsc dla jedynek.
Mamy trzy jedynki, więc mam wybrać trzy miejsca. Jak wybieramy miejsca? Oczywiście zawsze kombinacjami. Wybieramy miejsca kombinacjami dlaczego? Bo jeżeli ja wybiorę miejsce drugie, szóste i siódme, to jest to samo, gdybym wybrała miejsce siódme, szóste i drugie. Czyli tutaj kolejność wyboru przeze mnie, czy najpierw drugie, później szóste, później siódme, czy najpierw siódme, później szóste, później drugie, nie ma znaczenia. A ty wiedz, że w kombinacjach nie ma znaczenia kolejność. Dlatego ja wybieram miejsca dla jedynek. Robimy oczywiście kombinację, czyli tak, z ilu miejsc mam do wyboru? Oczywiście mam 10 miejsc do wyboru i z nich mam wybrać 3 dla jedynek, żeby wsadzić na sztywno jedynki. Czyli wybieram 3. No muszę to policzyć, prawda? Czyli policzę sobie to zgodnie ze wzorem. 10 silnia podzielone przez 3 silnia razy 7 silnia. To się równa. 10 silnia rozpisuję za pomocą 7 silnia. Czyli będzie 7 silnia razy 8 razy 9 razy 10 nad 3 silnia sobie policzę, to jest 1 razy 2 razy 3, czyli 6 razy 7 silnia mi liczyła nie będę, bo to mi się skróci z tym. Popatrz, co jeszcze mi się skróci? No przez 3 tu zostanie 2, przez 3 tu zostanie 3. Jeszcze dwójkę skrócę. Tu zostanie 1 i tu skrócę dwójkę, zostanie 4. Przez 2 skróciłam. Czyli to się równa. 4 razy 3 to mam 12 razy 10, 120. No ale nie koniec jeszcze, bo pamiętaj o tym, że sam wybór jedynek nie wystarczy. Przecież ja tam jeszcze muszę wrzucić dwójki, trójki, nie? No bo ja mam tylko z takich cyferek korzystać. Czyli teraz popatrz. Jeżeli ja już wybrałam te miejsca dla jedynek, to teraz wrzucam albo dwójkę, albo trójkę. Mogę wrzucić same dwójki, mogę wrzucić same trójki, mogę wrzucić na początek dwójki, później trójki. No nie będę tego wszystkiego wypisywała, tylko wpiszę w kratkach na pierwszym miejscu, ile mam, co ja mogę wrzucić, albo dwójkę, albo trójkę. Dwie możliwości. To jest już wybrane przeze mnie na jedynkę, nie? Teraz na tym miejscu znowu dwie możliwości. Na tym miejscu znowu dwie możliwości, bo albo dwójka, albo trójka. Na tym miejscu znowu dwie możliwości, bo albo dwójka, albo trójka. To jest wybrane na jedynkę, to jest wybrane na jedynkę, przykładowo oczywiście. Dalej, na tym miejscu znowu dwie możliwości, na tym miejscu dwie możliwości, na tym miejscu dwie możliwości. Czyli jednym słowem mogłabym tutaj zastosować wariację z powtórzeniami, ale łatwiej mi jest Tobie pokazywać na krateczkach, czyli regułą mnożenia. Czyli teraz ja to muszę pomnożyć, bo tak, ja muszę wybrać miejsca dla jedynek, już wiem na ile sposobów, razy i jeszcze muszę powstawać dwójkę bądź trójkę, dwójkę bądź trójkę. I mam 2 razy 2 razy 2 razy 2 razy 2 razy 2 razy 2, czyli razy 2 do potęgi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 do potęgi 7. To się równa 120 razy. 2 do potęgi 7 to jest 128. To się równa, no i bierzemy teraz sobie kalkulator, mnożymy 120 razy 128, to się równa 15360. A ja, mój drogi, miałam właśnie wykazać, że tych możliwości jest 15360. Tych liczb jest 15360. O podanych w zadaniu, w początku, tak, w treści zadania własnościach. Czyli, że jedynka ma wystąpić dokładnie 3 razy i że pozostałe cyfry, oprócz tych jedynek, to są dwójki bądź trójki, ustawione w dowolny sposób, jaki nam pasuje. I tych wszystkich możliwości jest 15360. Zadanie numer 4, czerwiec 2017, zadanie 9 za 4 punkty. Z cyfr 0, 1, 2 tworzymy pięciocyfrowe liczby całkowite, dodatnie podzielne przez 15. Oblicz, ile możemy utworzyć takich liczb? Zadanie 4. Wypiszmy, co mamy dane. Po pierwsze, mamy utworzyć pięciocyfrowe liczby dodatnie, czyli 1, 2, 3, 4, 5. Podpiszę 1, 2, 3, 4, 5. Mają być dodatnie, oczywiście całkowite, tak? Podzielne przez 15. To jest bardzo ważne, więc napiszę podzielne przez 15. Tak? I jeszcze mamy podane, jakie cyferki mogę używać. Tylko 0, albo 1, albo 2. Tylko takie cyferki. I pytanie, ile jest takich liczb? Ile możemy utworzyć takich liczb, prawda? No to spróbujmy. Po pierwsze, taka informacja bardzo ważna w zadaniu podzielone przez 15. Co to oznacza? Co to oznacza? Jak pamiętasz, kiedy liczba jest podzielona przez 15? Wtedy, kiedy dzieli się, napiszę, dzieli się przez 3 i dzieli się przez 5. No to tak. Na pewno pamiętasz cechę podzielności przez 5. Żeby się dzieliła przez 5, to na końcu ma stać albo 0, albo 5. No, my tu nie mamy wyjścia.
na końcu, czyli ja to z tego napiszę, na końcu stoi 0. Bezdyskusyjnie, no bo nie mam innej opcji. Piątka być nie może, no bo skąd ją wezmę? Czyli ma na końcu stać 0. Czyli tutaj ma być 0, a więc jedna możliwość. Więc w zasadzie popatrz, ja tego ostatniego miejsca w ogóle nie będę analizowała. Czyli ja zajmę się 4 wcześniejszymi miejscami. Miejscem 1, 2, 3 i 4. No to teraz szukajmy dalej jakiejś informacji. Dzieli się przez 3. Pamiętamy, kiedy się liczba dzieli przez 3? Kiedy jej suma cyfr jest podzielona przez 3. Czyli ile ta suma cyfr może wynosić? Napiszemy, suma cyfr wynosi... I teraz uwaga, ile? Skoro na końcu stoi 0, więc 0 w ogóle się nie przejmujemy, bo plus 0 i tak nie zmieni nam, prawda, tej sumy, więc żeby była podzielona przez 3, to suma cyfr wynosić może 3, tak? Może się zdarzyć, że tutaj otrzymam 3, no oczywiście 1 dodać 2 będzie 3, nie? Może wynosić 6, czy napiszemy lub 6, może się zdarzyć, że ja otrzymam 6, oczywiście na przykład 2, 2, 2. I 0, nie? 2, 2, 2 i 0. No to da się, tak? A teraz, a może się zdarzyć dalej, że 9 będzie w sumie? Nie bardzo w tej sytuacji. Dlaczego? Bo jak ja tu obstawię 2, 2, 2, 2, to jak dodam tą największą możliwości, bo ja 2 to jest największa cyfra, jaką mogę wstawić w tej konkretnym zadaniu, to będę miała 2, 2, 2, 2, czyli jak dodam, to wyjdzie 8. Czyli 9 ja nie osiągnę. Czyli w zasadzie popatrz, ja muszę rozpatrzyć tylko te dwie sytuacje, że suma cyfr wynosi 3 lub suma cyfr wynosi 6. I to później dodam. Czyli robimy pierwszy przypadek. Suma cyfr wynosi 3. Suma cyfr wynosi 3. Ale ja analizuję, jeszcze raz powtarzam, tylko te 4 pierwsze. 1, 2, 3, 4, bo na piątej na sztywno musi stać 0. Żeby była podzielona przez 5. Dobrze, no to teraz zastanówmy się, kiedy ta suma cyfr będzie wynosiła 3? Jakie to będą podprzypadki? Co może stać na początku? Może stać na początku 2. No czemu nie? Czyli ja teraz robię tak jakby podprzypadek, podpunkt A. 1, 2, 3, 4. Może stać na początku 2. Czemu nie? Może stać, prawda? Bo mam do dyspozycji 2. Oczywiście. Czyli ona stoi na sztywno, więc będzie 1 razy. A teraz, co musi stać tutaj? Na tych 3 miejscach. Musi, skoro wybrałam 2, to żeby suma cyfr dawała 3, to musi być jedna jedynka, ja to zapiszę. Czyli jedna jedyneczka, gdzieś, nie wiem gdzie, gdzieś jedynka i 2 zera. No to 2 zera. To trzeba tak opisać. Jedna jedynka i 2 zera. Czyli będzie 2 plus 1, no to jest 3 i te zera mi nie zmieniają wartości tej sumy cyfr. Zatem ja muszę się zastanowić, gdzie tą jedynkę wsadzić. Mogę ją wsadzić tu, albo tu, czyli mam 3 sposoby. A jak nie, to zrób kombinacją, czyli z 3 miejsc wybierasz jedno dla jedynki. No czyli kombinacja jednoelementowa zbioru 3-elementowego, czyli po prostu to jest 3, jak pamiętasz własności właśnie kombinacji, to jest 3. Ale jak nie, to sobie rozpisz i wylicz to wzorem. No to mam taką pierwszą sytuację, czyli na początku stoi 2. No dobra, a może stać na początku 1, no bo ze stojącą 2 na początku już nie ma innej sytuacji, prawda? Musi być później tylko jedna jedynka, żeby w sumie dawało 3. No to dobra, no to robimy 1, 2, 3, 4, czyli na początku stoi 1, ustawiam na sztywno 1 i teraz jaka może być tutaj sytuacja, teraz tutaj? No może mi się zdarzyć tak, że będę miała 2 jedynki, 1 zero, nie? To ja zapiszę 2 jedynki i 1 zero. Oczywiście, może mi się tak zdarzyć. 2 jedynki, 1 zero. Czyli będzie 1, 1, 1, 0, suma cyfr wyjdzie 3. No to tak, muszę wybrać miejsce dla tych jedynek. Albo dla zera, nie ma to znaczenia. No załóżmy, niech będzie po kolei, tak jak tu robimy, czyli z 3 miejsc wybieram 2 miejsca dla jedynek. Taka kombinacja dwuelementowa zbioru 3-elementowego też wynosi 3, jak sobie to rozpiszesz. Dobra, a czy może być jeszcze inna sytuacja, że popatrz. Raz, 2, 3, 4. Na początku 1, oczywiście ustawiona na sztywno, to co tam jeszcze może być? No może mi się trafić 1 2 i 2 zera, nie? Czyli piszę 1 2 i 2 zera.
No jak będę miała dwójkę i jedynkę, wychodzi suma cyfrów na 3. No więc teraz muszę znowu wybrać miejsce dla tej dwójki jednej mojej. Czyli z 3 miejsc wybieram jedno miejsce dla tej dwójki. Czyli będę miała oczywiście znowu 3, analogicznie jak tutaj. Czyli popatrz już, ile mam tych liczb. 3 dodać, 3 dodać, 3, no 9. No ale to jest na razie sytuacja, że suma cyfr wynosi 3. Czy może stać coś innego jeszcze na początku? No absolutnie, że nie może, bo mam do dyspozycji 0, 1, 2, to albo jedynkę na początku rozpatruję, albo dwójkę. Czyli ten przypadek skończyliśmy. No to teraz drugi przypadek. Suma cyfr wynosi 6. Suma cyfr wynosi 6. No to znowu robimy pod przypadki, prawda? 1, 2, 3, 4. No to załóżmy sobie, że na początku stoi co weźmie? No ta dwójeczka niech będzie. Czyli na początku stoi dwójka. Bo to jest ważne, ten początek, żeby dobrze zacząć, nie? No to teraz zastanówmy się. Jeżeli na początku stoi dwójka, to jak otrzymam 6? Mogą być jeszcze gdzieś 2 dwójki, będzie 2 dodać 2 dodać 2, no to jest 6. Czyli piszemy 2 dwójeczki i 1 0. To trzeba wszystko opisać, żeby było wiadome, że wszystkie przypadki rozpatrzyliśmy. 2 dwójki, 1 0. No to muszę wybrać miejsce dla tych dwójek, czyli z 3 miejsc wybieram 2 miejsca dla dwójek, a 0 na sztywno już wstawię, gdzie będzie wolne, nie? Czyli taka kombinacja też już była, to jest równe 3. No to podpunkt B. Czy może być jeszcze na początku dwójka? I jeszcze jakaś inna sytuacja? Zastanówmy się. 1, 2, 3, 4. Na początku znowu chcę tą dwójkę, nie? No to tak, jak stawię dwójkę i teraz nie chcę dwóch jedynek, nie chcę dwóch. A znaczy, mogę wziąć 2 jedynki, tak? I wtedy jak wezmę 1 i 1, to mam już 4, to jeszcze tu muszę dwójkę. Dlatego napiszę 2 teraz jedynki muszę wsadzić i 1 dwójka. I popatrz, będzie 2, 4 i 2 jedynki, 5, 6. No to wyjdzie mi suma cyfr 6, nie? No to wybieram. No i teraz mogę wybrać. Może miejsca dla tych dwóch jedynek, czyli z 3 miejsc wybieram 2 miejsca dla jedynek. A później już to ostatnie miejsce wolne obsadzam tą dwójką. No oczywiście to też jest równe 3, prawda? Ta kombinacja dwuelementowa zbioru trzyelementowego jest równa 3. No to zastanówmy się, czy jeszcze dwójka na początku stać może w innej sytuacji. No nie bardzo, żeby w sumie wyszło 6, prawda? To już wszystkie sytuacje rozpatrzyliśmy z dwójką na początku. No to lećmy teraz z jedynką. 1, 2, 3, 4. Z jedynką na początku zastanówmy się, jak musi sytuacja tu wyglądać. Jedynka i żeby wyszło 6, prawda? Żeby wyszło 6. No to może być jeszcze jedna jedynka, czyli napiszę jedna jedyneczka tutaj gdzieś. I będę miała 1 i 1 to 2. No i żeby było 6, to muszę mieć jeszcze dwójkę i dwójkę. Czyli 2 dwójki. 2 dwójeczki. Zatem znowu wybieramy z 3 miejsc wolnych jedno miejsce dla jedynki. No to i tak ta kombinacja jednoelementowa z wzoru trzyelementowego wynosi 3. No to możemy się zastanowić, czy jeszcze jakaś sytuacja z jedynką na początku. No, jeżeli z jedynką na początku i mamy, musieliśmy dobrać do tego jeszcze jedną jedynkę, prawda? No, dwie jedynki być nie mogły, bo 1, 1 i 1 to by dało 3, to musiałabym tu mieć 3, a ja już trójki nie mam. No to gdybym wzięła tylko dwójkę tutaj na przykład, jedynkę i dwójkę mam 3 tutaj, no to tutaj, żeby rozłożyć 3, no to bym musiała też mieć dwójkę i jedynkę, a ja już tą sytuację rozpatrzyłam, już 2 dwójki i jedynkę. Czyli chyba więcej tych możliwości już po prostu nie ma, prawda? Wszystkie możliwości wyczerpaliśmy, dlatego ile tych liczb jest? Trzeba to wszystko dodać 3, 3, 3, 3, 3, 3, czyli jako odpowiedź, że tych liczb jest 9 plus 9, 18, czyli tych liczb jest 18. W sumie jakby tak na upartego się zastanowić, można byłoby je wszystkie wypisać. Dlaczego? Bo jest ich tylko 18. Gdyby było ich więcej, no to nie polecam wypisywania, ale 18 w sumie możemy wypisać, tylko zawsze się boimy, czy czasem jakiejś nie pominiemy, jakiegoś faktu. Dlatego warto jednak przeanalizować. No tutaj jest problem, bo to są te przypadki. Młodzież nieraz jakiegoś przypadku nie rozpatrzy. No to jest ta trudność tej kombinatoryki. Ale z jednej strony to piękno, że trzeba tak myśleć. Nawet ktoś, kto jest bardzo dobry z matematyki, świetny, musi myśleć
Dlatego kombinatoryka, rachunek prawdopodobieństwa pokazują to myślenie. Myślenie na każdym kroku, w każdym przypadku trzeba myśleć. Zadanie numer 5. Na koniec zostawiłam takiego killera, to znaczy zadanie, które moim zdaniem z tych wszystkich arkuszy, które do tej pory były na maturze, jest zadaniem najtrudniejszym. Młodzież miała największe problemy. Jest to zadanie z matury z poprzedniego roku, maj 2018, zadanie 9 za 4 punkty. Ta matura była dosyć skomplikowana, wymagała naprawdę myślenia przez ucznia, a zadanie z rachunku prawdopodobieństwa to po prostu było już miodzio, dopełnienie całej tej matury. Zadanie 5. Z liczb 8 elementowego zbioru z równe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 tworzymy 8-wyrazowy ciąg, którego wyrazy się nie powtarzają. Odlicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że żadne dwie liczby parzyste nie są sąsiednimi wyrazami utworzonego ciągu. Wynik przedstaw w postaci ułamka zwykłego nieskracalnego. I teraz tak, przepiszmy sobie na początek oczywiście zbiór Z. To są takie cyferki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i nie ma ósemki, ale jest za to dziewiątka. I popatrz, co my tworzymy. My tworzymy 8-wyrazowy ciąg, którego wyrazy się nie powtarzają. Czyli na początek nie wygląda tak kiepsko, bo 8-wyrazowy ciąg, no to spróbujmy narysować 8 kratek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I teraz, na pierwszym miejscu mam ile do wyboru? Nawet nie mam zera, więc wydaje się, że bez problemu to jest zadanie. Ile mam cyferek do wyboru na pierwsze miejsce? Oczywiście mam tych cyferek do wyboru 8, no bo mam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Wybrałam już jedną, zostało mi teraz 7. Wybrałam jedną, zostało mi 6. Wybrałam jedną, zostało mi 5. Wybrałam jedną, zostało 4, 3, 2, 1. Niektórzy po prostu tutaj stosują permutację 8-elementową, czyli po prostu 8 silnia. Oczywiście możemy to policzyć, żeby mieć już wszystko ładnie, czyli policzyć sobie tą naszą 8 silnia, czyli pomnożyć 2 razy 3, razy 4, razy 5, razy 6, razy 7, razy 8. To się równa. I tak nam to będzie pewnie potrzebne, bo później mamy wynik mieć nieskracalny 40320. I teraz ja mam tyle możliwości, prawda? Mam tyle możliwości. Ja mam policzyć prawdopodobieństwo takiego zdarzenia, że żadne dwie liczby parzyste nie są sąsiadami utworzonego ciągu. Ja utworzyłam w ten sposób ciąg. W ciągu elementy, jak są ustawione, ma znaczenie. Czy ja na początku dam jedynkę, później dwójkę, czy na początku dwójkę, a później jedynkę, ma to znaczenie, dlatego kolejność ma znaczenie, dlatego permutacjami to zrobiliśmy. Czyli moc naszego zbioru zdarzeń elementarnych, tak jak się to pisze właśnie w rachunku prawdopodobieństwa, to jest 40320. Teraz tak, mam policzyć prawdopodobieństwo takiego zdarzenia i teraz piszę, to zdarzenie na czym polega. Moje zdarzenie A jest takie. Żadne dwie liczby parzyste, żadne dwie liczby parzyste nie są sąsiednimi wyrazami utworzonego ciągu. Ja w skrócie napiszę, nie są sąsiadami. Mamy policzyć prawdopodobieństwo zdarzenia, że żadne dwie liczby parzyste nie są sąsiadami. I teraz pojawia się problem taki, że po pierwsze, tych liczb parzystych w naszym zbiorze, popatrz, ile jest. Jest dwójka, jest czwórka, jest szóstka. Co to znaczy, że żadne dwie liczby parzyste nie są sąsiadami? To znaczy, że nie może być taka sytuacja, że będzie dwójka koło czwórki. Ale nie wiadomo gdzie? Przecież tych cyferek mamy miejsc 8, prawda? Więc jest problem. Jeżeli robimy to zadanie wprost, jest dużo przypadków. Jeżeli zrobimy to zadanie za pomocą zdarzenia przeciwnego, też jest dużo przypadków, ale ja osobiście wolę zdarzeniem przeciwnym to zrobić. Dlatego tutaj pokażę Ci przy okazji zastosowanie w rachunku prawdopodobieństwa zdarzenia przeciwnego. Otóż, na czym będzie polegało zdarzenie przeciwne? Będę chciała zaprzeczyć temu stwierdzeniu, że żadne dwie liczby parzyste nie są sąsiadami. Czyli, jakie jest tego zaprzeczenie? Że albo dwie sąsiadują, dwie liczby parzyste sąsiadują, lub trzy liczby parzyste sąsiadują, lub trzy liczby parzyste sąsiadują.
Czyli ja zaprzeczam, bo zdarzenie A polegało na tym, że żadne dwie koło siebie nie są. Nie są sąsiadami, czyli nie są koło siebie. A ja zaprzeczam temu, czyli że dwie liczby parzyste sąsiadują, albo nawet się mi może zdarzyć, że czy sąsiadują. No to teraz ja muszę to na przypadki rozdzielić, prawda? Czyli robimy pierwszy przypadek. Pierwszy przypadek zrobię ten, że trzy sąsiadują, prawda? Czyli trzy sąsiadują, trzy liczby parzyste. Parzyste sąsiadują. No i ja to zrobię oczywiście posługując się krateczkami, regułą mnożenia, będzie nam wygodniej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Co to znaczy, że 3 sąsiadują? To znaczy, że muszę mieć gdzieś na przykład tutaj koło siebie 3 liczby parzyste. No to teraz tak, po pierwsze, ja te liczby parzyste mogę ze sobą permutować, prawda? Mogę zmieniać ich kolejność, czyli one wewnątrz mogą zajmować pozycje w możliwości, tych pozycji, które one mogą zajmować jest 6. No bo tak, pierwszą liczbę parzystą wybieram na 3 sposoby, bo albo dwójka, albo czwórka, albo szóstka. Tą kolejną na 2 sposoby, no bo mi już 2 zostały, bo się nie powtarzają. No i ta ostatnia już bez możliwości. Czyli 3 razy 2 razy 1, 6. One wewnątrz się zmieniają. Dlaczego? Bo może być 2, 4, 6. Może być 2, 6, 4. Może być 4, 2, 6. Może być 4, 6, 2. Może być 6, 2, 4 i może być 6, 4, 2. Więc po co tak wypisywać? Ja to od razu widzę, że to mi permutuje na sposobów 6. No to teraz tak, skoro one wszystkie 3 mają być sąsiadami, to są parzyste, podpiszę, to znaczy, że one nie muszą być w tym miejscu. One mogą tu być, one tu, one tu, one tu, one tu, prawda? Ja je mogę przestawiać. I teraz popatrz, jak będę robiła. Ja mam teraz do dyspozycji to miejsce, to miejsce, to miejsce, to potrójne jakby miejsce, ja sklejam te liczby ze sobą tak jakby, tworząc tak jakby jedną taką potrójną, prawda, liczbę, prawda, składającą się z 3 po kolei parzystych. Tu mam miejsce i tu mam miejsce, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6. Czyli mam znowu 6 silnia możliwości pomieszania. No bo teraz te pozostałe też mieszam, no nie, bo pozostałe mnie nie interesują te nieparzyste, gdzie te są. Dlatego będziemy mieć teraz uzupełniać to 6 razy 5 razy 4 razy 3 razy 2 razy 1. A inaczej mówiąc, mogłam zrobić tak, 3 silnia razy 6 silnia, no bo 3 silnia to ja je wewnątrz sobie permutuję, te liczby parzyste i one stworzą mi tak jakby jeden pewien komplet, plus jeszcze pozostałych mam 5 nieparzystych. Czyli one jeszcze mogą permutować z nieparzystymi. Dlatego jest razy 6 silnia, a nie 5 silnia, bo to nie osobno parzyste permutują i nieparzyste, tylko parzyste sobie wewnątrz permutują, zmieniają ustawienia, ale one jeszcze mogą z tymi nieparzystymi permutować, ale one jako komplet, jako taka trójka, nie? Czyli jak ja to pomnożę, to będę miała 6 razy, no i tu pasuje mi to rozpisać 6 razy 5, razy 4, razy 3, razy 2, razy 1. No wezmę kalkulator, żeby mi to było szybko, czyli pomnożę 6 razy 6, razy 5, razy 4, razy 3, razy 2. To się równa 4320. Czyli tych możliwości jest dość dużo, a to jest, mój drogi, zaledwie pierwszy przypadek. No to teraz robię drugi przypadek, czyli drugi przypadek będzie taki, że dwie będą parzyste sąsiadować, tylko dwie. Czyli dwie parzyste sąsiadują. Rysuję karteczki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No i teraz jest problem. Dlaczego? Bo te dwie parzyste mogą stać sobie tutaj. Ja podpiszę parzyste. No to teraz zastanówmy się, gdzie musi stać kolejna parzysta? No nie mogą w trójkę sąsiadować, bo to już jest zawarte w tym przypadku. Więc tu są dwie parzyste, no to ta trzecia parzysta może stać albo tu, koło nich nie może, musi być przerwa. Albo tu, albo tu, albo tu, albo tu. Czyli jak to rozpiszemy? Rozpiszemy sobie, że tak, one tutaj, mam je wybrać, prawda? Ja je mam wybrać w taki sposób, że mam do wyboru trzy parzyste, czyli na pierwszym miejscu wybieram, mam możliwości 3, na drugim już mam 2, tak? Teraz dalej, czyli ja już je obstawiłam, jakieś tam wybrałam, nie? Te parzyste. Teraz muszę wstawić tą ostatnią,
ale ta ostatnia ma, popatrz, tu możliwości. Czyli ma możliwości 1, 2, 3, 4, 5, czyli razy 5, uwaga, razy. Załóżmy, że wybrałam to miejsce dla tej ostatniej parzystej. Zostało mi, popatrz, 1, 2, 3, 4, 5 nieparzystych, które sobie mogą permutować, jak se chcą. Dlatego razy 5 silnia. Czyli te pozostałe permutują, jak sobie chcą. Czyli to się równa. 3 razy 2 to 6 razy 5. To mamy 30 razy 5 silnia. To się równa. Pomnóżmy to od razu. Będziemy mieć z głowy. 30 razy 5 razy 4 razy 3 razy 2. Tak. I mamy 3600. No mamy taki wynik teraz. Dobrze, no to teraz zastanówmy się, co będzie w innym przypadku, prawda? No to trzeci przypadek sobie piszmy. Trzeci przypadek, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Co to znaczy trzeci przypadek? To znaczy, że dwie parzyste nie muszą stać na początku. Nie, nie, nie. One mogą stać tutaj, te dwie parzyste. I teraz popatrz, jak jest inaczej. Inaczej jest, ponieważ trzecia ta parzysta już może stać albo tu, albo tu, albo tu, albo tu. Z tej i z tej strony być nie może, bo nie mogą w trójkę sąsiadować, bo to zrobiłam osobno, że one w trójkę sąsiadują. Zbadałam osobny przypadek, żeby nam się nie pomieszało. No więc proszę, co robimy? Po pierwsze, wybieram pierwszą parzystą na trzy sposoby, drugą parzystą na dwa sposoby. Kolejną, trzecią parzystą obstawiam na cztery możliwości, a pozostałe nieparzyste se permutują, jak se chcą. Czyli znowu 5 silnia. To się równa 3 razy 2. Mamy 6 razy 4, mamy 24 razy 5 silnia. To się równa. No pomnóżmy znowu to, czyli 24 razy 5 razy 4 razy 3 razy 2. To się równa 2880. No to dalej. Dalej, to znaczy czwarty przypadek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. One teraz już będą bardzo podobne, te przypadki, ale ja bym chciała je jednak wszystkie rozpisać, żeby one były widoczne. No to teraz tak. Teraz musi być tak, na pierwszym nie stały, to teraz na pierwszym, na drugim nie stoją, tu stoją parzyste. I teraz uwaga, gdzie może stać trzecia parzysta? Tutaj, no bo jest przerwa, tutaj, tutaj i tutaj. Popatrz, sytuacja jest identyczna. Ta trzecia parzysta ma znowu cztery możliwości, więc w tym przypadku będzie dokładnie tak samo. 3 razy 2, teraz razy 4, bo ta parzysta, ta trzecia parzysta ma cztery miejsca, a pozostałe nieparzyste sobie permutują jak chcą, czyli ja od razu napiszę, że tych wyników będzie w czołeczka 2880, bo jest dokładnie tak samo jak tutaj. No to teraz piąty przypadek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No to teraz dwie przerwy były, to teraz będą trzy przerwy z przodu i tu będą parzyste. No to zastanówmy się, gdzie ta trzecia parzysta. Może stać tu, albo tu, albo tu, albo tu. Tylko tu z boku nie może stać. No to popatrzmy, czy to nie jest dokładnie tak samo jak tutaj. Znowu, 3 razy 2 dla tych parzystych. Ta trzecia parzysta ma możliwości 4, czyli tak jak tutaj. No i nieparzyste permutują jak se chcą. Bo tylko z parzystymi był problem tutaj w tym zadaniu. No to mamy tych możliwości znowu 2880. No to szósty przypadek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No to teraz tu było 1, 2, 3. No to teraz 1, 2, 3, 4. Tu sobie są parzyste. I znowu trzecia parzysta. Tu może być, tu może być, tu może być. Tu nie może, tu nie może, tu może być. Znowu tak samo, prawda? Więc znowu piszemy, że mamy 2880. No to kolejny przypadek, w tym wypadku siódmy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No to teraz widzimy już, że tak będzie. 1, 2, 3, 4 to teraz 1, 2, 3, 4, 5. Prawda? 5 z przodu jest jakiś wolny. I ten komplet podwójnych parzystych. No to tak, tu nie może być, tu nie może być, tu może być, tu może być, tu może być, tu może być. Znowu mamy taką samą sytuację. No to znowu nie będę liczyła 2880. No to w końcu ósmy przypadek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Czyli dwie parzyste stoją na końcu. No to popatrzmy, tu może stać trzecia, tu, 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 tu. Popatrz, ile możliwości jest teraz. Teraz jest tych możliwości 5. Czyli my już takie z piątką mieliśmy. To był taki jak drugi przypadek, widzisz? To był taki jak drugi przypadek, bo było 3 razy 2, dalej było razy 5 razy 5 silnia, bo nieparzyste permutują jak chcą. Czyli tu będzie możliwości 3600. I więcej już przypadków nie będzie. Uff, na szczęście.
Zatem policzymy teraz moc zdarzenia, uwaga, przeciwnego. Bo ja to zadanie robię zdarzeniem przeciwnym, czyli ja to muszę wszystko dodać. No oczywiście posłużę się kalkulatorem, żeby było szybciej. Czyli będę tak miała. 4320 dodać 3600 i to mam dwie takie 3600, tu mam 3600, tu mam 3600, plus 2880 i tego mam, popatrzmy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tak, i to się równa i wychodzi mi taki wynik, 25920. No to liczę prawdopodobieństwo zdarzenia przeciwnego. Przypominam, jest to moc zdarzenia przeciwnego, czyli 25920 podzielone przez moc omega, która wynosi 40320. Musimy teraz skrócić, czyli może 2592 podzielmy sobie przez 16. Wychodzi nam wynik 162, na, bo to teraz 40, klikam 32, podzielmy przez 16, da się, wychodzi 252, no to widzimy, że jeszcze się przez 2 podzieli, czyli będziemy mieć tutaj 81 i to podzielimy przez 2, to mamy 126. Jak widzimy teraz, suma cyfr wynosi 9, więc tutaj licznik i mianownik da się jeszcze skrócić przez 9, czyli będzie 9. I 126 podzielone przez 9, mamy 14. O, super. Taki wynik już się skrócić nie da. Teraz oczywiście musimy policzyć P od A, bo policzyliśmy P od A', a przecież oni nas prosili o P od A. Jest taki wzór, za pomocą którego możemy policzyć prawdopodobieństwo zdarzenia A, mając prawdopodobieństwo zdarzenia przeciwnego. Jest to wzór 1 minus P od A'. Zatem u nas będzie 1 minus 9/14, po odjęciu oczywiście wychodzi nam 5/14. I takie właśnie jest prawdopodobieństwo tego naszego zdarzenia, które trzeba było policzyć w tym zadaniu numer 5. No, troszkę żeśmy się zmęczyli, nie? Tym zadaniem. Zadanie to piąte, to jest zadanie z matury maj 2018. To zadanie naprawdę jest mega. Pełen szacun dla osób, które faktycznie zrobiły po kolei wszystkie przypadki i rozważyły, bo naprawdę nie jedna osoba mogła się na tym wyłożyć. Jest to zadanie naprawdę trudne. Gdybym zaczęła ten mój filmik, ten dzisiejszy, od tego zadania, to myślę, że część osób by wymiękła już przy pierwszym zadaniu, dlatego to zadanie robię jako ostatnie. Mam nadzieję, że to zadanie nas nie zraziło, a wręcz zainspirowało do nauki rachunku prawdopodobieństwa, do nauki kombinatoryki. To jest taki dział, gdzie trzeba mega myśleć. Bardzo dużo musisz myśleć. Nie są to zadania standardowe. One na poziomie rozszerzonym naprawdę wymagają wielkiego myślenia. Dlatego zachęcam Cię do nauki rachunku prawdopodobieństwa i mam nadzieję, że te zadania, które wybrałam na prośbę oczywiście jednego z internautów, myślę, że te zadania pokazują Ci właśnie, czego możesz oczekiwać na maturze. Jak widzisz, w jednym roku zadanie z rachunku prawdopodobieństwa jest prostsze. W innym roku zadanie z rachunku prawdopodobieństwa bywa trudniejsze. Co dadzą na Twojej maturze? Zobaczymy. Na pewno, podsumowując, na pewno zadanie z rachunku prawdopodobieństwa na poziomie podstawowym jest dużo prostsze od zadania z rachunku prawdopodobieństwa na poziomie rozszerzonym. Ja bardzo zachęcam do tego, żeby właśnie komentować na moim kanale, żeby komentować i dziękuję za wszystkie komentarze pozytywne, które uzyskuję od Was. Jest to dla mnie naprawdę taka mobilizacja i siła do działania. Chcę Wam pomagać, więc naprawdę piszcie, co oczekujecie, co byście chcieli. Szczególnie mówię tu o kanale 500+, Matematyka 500+, dlatego że kanał do matury właśnie podstawowej z matematyki ja mam przemyślany. Natomiast ucząc się do matury rozszerzonej z matematyki, naprawdę to musi być bardzo dynamiczne, bo ta matura jest trudna. Trzeba dużo pracy, dużo czasu włożyć i mimo tego czasem, że ktoś się bardzo dużo uczy, przygotowuje, i tak matury super nie napisz. A znowu inna osoba, która może troszkę mniej się przygotowuje, mniej się uczy, ale ma to coś, ten błysk w oku, jak mówię, taki błysk matematyczny, to coś właśnie, czym często osoby się rodzą, tak? Wtedy tą maturę jest w stanie napisać lepiej.
Można się uczyć, trzeba się uczyć, należy się uczyć, ale matura rozszerzona pokazuje właśnie te dodatkowe takie zdolności matematyczne, że zadania nie widziałeś wcześniej na oczy, a musisz wykapować. Przy użyciu oczywiście tego, czego się uczysz, co jest w programie nauczania, ale musisz sam wymyślić, jak dane zadanie rozwiązać. Bardzo zachęcam do komentowania, do tego, żeby mi właśnie tutaj może podsuwać, co Was trapi. Szczególnie mówię o właśnie kursie przygotowawczym do matury rozszerzonej. Ja będę starała się co tydzień robić coś innego, prawda? Raz prawdopodobieństwo, raz geometrię trójkąta, raz geometrię czworokąta, raz może jakiś rachunek różniczkowy, ale jeżeli Ciebie coś trapi konkretnie, chciałbyś, żebym to zadanie zrobiła, w szczególności, bo jest to problem, albo konkretne rzeczy, żebym przypomniała, na przykład ciągi w kolejnym tygodniu, to bardzo proszę, pisz, komentuj, będzie na pewno to mile widziane. Natomiast dla tych, którzy chcą zdawać maturę podstawową, naprawdę zachęcam do oglądania i kanału A co było na maturze i kanału Ucz się ze mną, ucz się z iKMAT, a również oczywiście zachęcam do tego, bo mam przygotowane kursy online, więc zachęcam, jeżeli masz ochotę, możesz skorzystać z tych kursów, możesz je zakupić i na tych kursach przypomnisz sobie wszystko to, co będzie Ci potrzebne do zdania matury podstawowej z matematyki. Mam nadzieję, że tą lekcją nie zraziłam Cię do rachunku prawdopodobieństwa, tylko, tak jak powiedziałam już wcześniej, zainspirowałam Cię do tego, żebyś szukał, żebyś znajdował ciekawe zadania i rozwiązywał. I nie przejmuj się, jak za pierwszym razem Ci nie wyjdzie. Nie przejmuj się, jak za drugim razem napotkasz trudności. To jest normalne. W nauce muszą być trudności. Trzeba je pokonać, pewne bariery, tak jak w życiu. Są pewne bariery, musimy je pokonać, żeby osiągnąć sukces. A ja sukcesu wszystkim życzę na egzaminie maturalnym. Czy to na maturze podstawowej, czy też na maturze rozszerzonej z matematyki. Zapraszam na kolejne spotkanie ze mną.